Co z tą halą? Dociekał podczas ostatniej sesji radny Karol Korneluk, dopytując między innymi o etap realizacji zadania, które znalazło się w budżecie obywatelskim 2020 i przewidywało ustawienie pneumatycznej hali przy szkole podstawowej nr 6. Wygaśnięcie umowy z wykonawcą przewidziane było na ostatni dzień września bieżącego roku. Jesteśmy w tej chwili na etapie procedowania projektu budowlanego. Z przyczyn formalnych mam jeszcze po prostu uwagi formalne do tego projektu i jesteśmy jakby cały czas w kontakcie z wykonawcą. Hala wymyślona przez wnioskodawców według zakończonego już dawno przetargu miała kosztować 950 tysięcy złotych, ale obiekt przysparza sporo kłopotów. Najpierw obiektu nie chciała zaakceptować Straż Pożarna, potem konieczne okazało się wystąpienie do ministra o zgodę na odstępstwo od obowiązujących przepisów. Obiekt miał stanowić przykrycie dla istniejącego przy szóstce boiska i osłaniać je przed wiatrem oraz opadami w okresie od września do kwietnia każdego roku. Potężny balon jednak w ocenie strażaków mógłby stanowić istotną przeszkodę w dojeździe ratowniczo-gaśniczym, którego wykluczyć się przecież nie da. Kolejną przeszkodą okazało się sąsiedztwo budynków wielorodzinnych przy ulicy Walińskiego. Sesja odbywała się na dwa dni przed wygaśnięciem terminu realizacji zamówienia. Wrzesień się skończył, hali nadal nie ma. Istnieje zatem duże prawdopodobieństwo, że już się tu nie pojawi. O ile obiekt z pewnością byłby wyjątkowym prezentem dla szkoły i jej uczniów, to byłby również znaczącym obciążeniem budżetowym. Jak ustaliliśmy, tego rodzaju rozwiązanie w 2019 roku zostało zgłoszone do krakowskiego budżetu obywatelskiego, ale nie przeszło sita kwalifikacji. Powód – olbrzymie koszty utrzymania. Kraków w 2019 roku oszacował, że hala nad Orlikiem kosztowałaby miasto od 15 do 20 tysięcy złotych miesięcznie.